Ciężko było trzymać w tajemnicy obsadę? O boż, ciężko było w ogóle trzymać cokolwiek w tajemnicy. Ja zresztą wtedy właśnie zrezygnowałam z udzielania jakichkolwiek wywiadów, mhm. bo ja się sama bałam, że ja się rąbnę odpowiadając na pytanie. Nie powiem Laura i Massimo, tylko powiem Ama i Miki. Mhm. I, I wiesz, i zacznie się drążenie. Zresztą Super Express po pierwszym dniu zdjęciowym już, pamiętam jak się obudziłam i po pierwszym dniu zdjęciowym i zobaczyłam, że w Super Expressie już jest Mikale Morone. No dobra, skąd? Mieliśmy 500 statystów na planie. A statyści nie podpisywali. A, no dobra. mogli sobie podpisać, to, ale jakby nie mogę to, się ich jak, nie znaleźć. Jesteś, Otóż to nie jesteśmy w stanie wiedzieć, wiesz, który z 500 statystów nas sprzedał na przykład. Dużym plusem było dla nas to, że Anna Maria była kompletnie nikomu nieznana mhm. i, i jakby nie była na tyle charakterystyczna, żeby można było. Myśmy wowali na nią Ama, mhm. więc ci statyści też, no jakby, no Ama nie mamy nazwiska, Ama, no, ciężko było ją mogę. znaleźć, ale znowu super ekspresję wow. znalazł. Myślę, że mieli jakieś przecieki z planu. Czyli możesz podejrzewać, że to mogła być też osoba z produkcji? Nie statysta? Tak, no przy przypadku Anny Marii to było bardzo mało możliwe, żeby to był statysta, no bo mówię, myśmy do niej hmm? nie wołali Anno Mariu, hmm? Mario, tylko Ama, no więc mówię, no, poza tym no ciężko jest znaleźć kogoś, kto jest zupełnie nieznany. No tak, no. Wiesz, Skąd? to musiałby Gdzie? być przypadek, że na przykład jednym ze statystów była jej koleżanka z podstawówki, i tutaj tralala, i tak dalej, i tak dalej. No i jakie emocje były, jak to zobaczyłaś? Bo chyba to był taki jeden z punktów, że ty chciałaś, żeby to była taka tajemnica i żeby dopiero w dniu no tak. tej, tej premiery, i co sobie Wiesz, pomyślałaś wtedy? Że ludzie psują innym ludziom niespodziankę i tak naprawdę, no. Mi to nic nie robiło, ani mi to nie robiło dobrze, ani mm. mi to nie robiło źle tak naprawdę, bo ja rozumiem, gdybyśmy przez to, nie wiem, zbankrutowali jako produkcję, no to można by się było zdenerwować, ale to tak naprawdę... I, i jedni ludzie psuli innym ludziom niespodziankę. Więc wiesz, no jak ja zobaczyłam y, Annę Marię, to się dopiero zdziwiłam i mm. przestraszyłam trochę jednocześnie, y, bo wtedy właśnie uświadomiłam sobie, że musimy mieć kogoś, kto nas sprzedaje, bo to było technicznie niemożliwe do znalezienia. Anna Maria, o tyle ile Michele Morony był do znalezienia, mhm. no bo przystojny Włoch, no nie czarujemy się, naprawdę nie jest trudno chłopa znaleźć. E, natomiast na no, Maria jednak było ciężko, bo, bo, bo to Polka. Więc to mnie trochę przeraziło, że mamy kogoś, kto jest y, nie do końca lojalny wobec nas. Natomiast też nikogo nie chcę oskarżać, bo nie mam pojęcia kto, także wiesz, no mogło się zdarzyć faktycznie, że ktoś to wykminił, że była jednak ta jej koleżanka z podstawówki na tym planie, mm. więc nie wiem skąd wiedzieli. Natomiast no, nie zrobiło to na mnie wrażenia, bo stwierdziłam, że dopóki, to rozmawialiśmy z produkcją, że dopóki że nikt z nas nie potwierdzi, nie zaprzeczy, ani nie weźmie mm. udziału w dyskusji, to temat ile może żyć? 48 godzin i znika. No aż spadnie ze strony. No.